Ten stan niepewności, w jakim ostatnio jesteśmy, wzbudza refleksję. Co robić, żeby pomóc sobie i innym dobrze przeżyć ten trudny czas? Myślę, że warto skorzystać z takiego wypróbowanego sposobu, drogi. To znaczy zejść ze skoncentrowania na sobie. Zająć się bliskimi, których mamy w tej chwili na wyciągnięcie ręki. Wykorzystać ten czas, powiedzieć sobie dobre słowo, uśmiechać się do siebie. To jest wzmacniające. Tak, to nam doda siły, żeby iść dalej online do naszych uczniów, podopiecznych. Oni teraz bardzo potrzebują naszego wsparcia. Szukajmy dobrych słów, by dodać im siły do twórczego przejścia przez ten niezwykły, ale trudny czas. Pamiętajmy, że Seneca kiedyś powiedział, że uczymy się nie dla szkoły, tylko dla życia. Może uda nam się pomóc naszym uczniom zebrać doświadczenia, które w życiu im się przydadzą. Pozdrawiamy Was serdecznie. I przesyłamy wiosenne uściski. Będzie dobrze. Maria i Mariusz. Drogie koleżanki i koledzy dyrektorzy szkół, drodzy nauczyciele. Swego czasu Józef Brodski wyraził taki pogląd, że każdy człowiek ma w życiu dwa wyjścia. Albo kształtować otaczającą go rzeczywistość, albo jej się poddawać. Dzisiaj, w obliczu tego ogólnoświatowego kryzysu, nie mającego precedensu, jak każdy człowiek, my, nauczyciele, również mamy prawo do tego, aby obawiać się tej sytuacji, aby towarzyszył nam lęk, wręcz egzystencjalny strach o to, jak będzie wyglądać przyszłość, która tak naprawdę jest nieprzewidywalna. Co zrobić? Jak się w takiej sytuacji zachować? Która z tych opcji w nas ostatecznie przeważy? Ja jestem głęboko przekonany, chciałbym wyrazić tutaj pogląd taki oto, że paradoksalnie taka trudna sytuacja jest jednocześnie pewnym elementem mobilizującym nas do działania, do działań szczególnych, do jeszcze większej kreatywności, do jeszcze większej innowacyjności. Jestem niezłomnie przekonany i wierzę w to, że takie nowe pokłady energii, pomysłów, inicjatyw właśnie w chwili obecnej w szkołach mają miejsce. Otóż z całą mocą ujawnić się może ten głęboko humanistyczny sens i wymiar naszej pedagogicznej pracy. Sens, którego punktem odniesienia jest człowiek, jest jego dobro, jest jego niezbywalna godność i tworzenie z nim, kształtowanie razem z nim dobrych, pozytywnych relacji. Chcę Wam przekazać, że warto dbać o relacje rodzinne i przyjacielskie, a szczególnie o humor, bo on jest jak balsam dla skołatanych nerwów. W obliczu tej trudnej sytuacji, która spotyka i dotyka nas wszystkich, chciałabym, abyśmy pamiętali, że jesteśmy wspólnotą uczących się, taką wspólnotą, która może być oparta o postawę dialogu, o przyjęcie, że wszyscy jesteśmy ok, i to, co daje nam siłę, to są relacje. Chcę przekazać Wam słowa uznania za to, że jesteście ze swoimi uczniami w tej innej, wirtualnej szkole, że wspieracie ich, rozmawiacie z nimi. W tym trudnym czasie epidemii chciałbym przekazać Wam najszczersze wyrazy sympatii i solidarności. Ufam w Waszą mądrość
Mam nadzieję, że zadbacie o siebie i w miarę możliwości zadbacie o swoich uczniów. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Kochani, pamiętajmy, to też kiedyś przeminie. Spróbujmy spojrzeć z nadzieją w przyszłość, że nadejdzie ten dzień jak najszybciej. Że wrócimy do szkoły, że będziemy zdumieni, jak bardzo nam jej brakowało. Ten czas jest nam dany po to, aby odkryć nasze nowe pasje. Zadbajmy, drogie koleżanki i koledzy, o to, aby ten czas właśnie poświęcić na to, aby szkoła, która teraz jest zamknięta, ale przecież funkcjonuje w waszych i uczniowskich sercach i umysłach. Komunikujecie się ze swoimi uczniami, jesteście w ciągłym kontakcie. Ten czas może się okazać niezwykle owocny w przyszłości. Może naprawdę naszą szkołę zmienić nie do poznania. Może być niezwykłym zaszczykiem dodatkowej energii. Kiedy wrócicie do szkół, czy wrócimy do szkół, może się okazać, że to jest już zupełnie inna, jakościowo lepsza placówka. Tego Wam serdecznie życzę w imieniu całego zespołu tutorów skupionych wokół Instytutu Tutoringu Szkolnego. Jesteśmy przekonani, że właśnie takie wartości jak budowanie relacji w warunkach dialogu, porozumienia, wzajemnego wsparcia przyniosą naprawdę w chwili obecnej trudne do opisania efekty, bardzo pozytywne efekty. Mam nadzieję, że niedługo już tutorzy znowu pojawią się na wybiegu. Mam nadzieję, że już za niedługi czas będziemy mogli spotkać się w tym samym pomieszczeniu, podać sobie rękę i uczynimy to z wielką radością i z taką tęsknotą za sobą, którą przez ten czas po prostu będziemy pielęgnować. Powrócimy do normalności. Jaka ona będzie, trudno mi w tej chwili przewidzieć. Mam tylko nadzieję, że będziemy dla siebie lepsi, bardziej na siebie uważni. Że niedługo przejdziemy przez wąskie gardło tego kryzysu i będziemy rozmawiać o wnioskach z tego trudnego doświadczenia. Pamiętajmy, że zamknięci w domach możemy otworzyć swoje serca, okazując sobie dużo serdeczności, czułości i wzajemnej życzliwości. Mam nadzieję, że w tym czasie skupimy się na tym, co możemy zrobić. Rozwijemy swoją kreatywność, albo odpoczniemy. Z takiego ludzkiego punktu widzenia po prostu życzę Wam przetrwania tej trudnej sytuacji w zdrowiu, w wytrwałości, z nadzieją na to, że rzeczywiście przyniesie to pozytywne efekty. Trzymajmy się razem, bo razem damy radę. Zbliżają się święta i życzę, żeby ten czas był chociaż trochę spokojny, bardzo ciepły, pełen zadumy i bliskości. Wszystkiego najlepszego. Na koniec tej izolacji życzę, abyśmy wytrwali wszyscy w zdrowiu, w pokoju ducha i mieli w końcu czas na to, abyśmy realizowali te rzeczy, na co nie mieliśmy do tej pory czasu. A ponadto nie zmarnujmy tego czasu. Chcę Wam przekazać nieco wiosny z mojego podwórka. W tym pięknym, żółtym, kurczakowym kolorze, który mi jednoznacznie kojarzy się ze świętami. Niech ten cud odnawiającej się przyrody Wam również przyniesie spokój i radość. Chciałbym osobom, które obchodzą
święta wielkanocne życzyć wesołych świąt, a tym, którzy tych świąt nie obchodzą, udanego, radosnego czasu z rodziną i bliskim. Po świętach Zmartwychwstania Pańskiego nastąpią święta Miłosierdzia Bożego i są to święta nadziei. Epiktet z Hierapolis powiedział: jest tylko jedna droga do szczęścia, przestać się martwić tymi rzeczami, na które nie mamy wpływu. Życzę Wam nadziei. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę Wam dużo radości, miłości i relacji, chociaż na odległość.